To jest program Polska na Dzień Dobry. Witam Państwa serdecznie. Witam również mojego kolejnego gościa, senator Prawa i Sprawiedliwości, pani Maria Koc. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani senator, jesteśmy obie kobietami, więc to jest bardzo ważny temat przede wszystkim też dla nas właśnie. Temat konwencji stambulskiej, temat, który w ostatnich dniach tak naprawdę jest tematem numer jeden. Budzi on bardzo, stworzył szeroką dyskusję w Polsce, ale też w całej Europie. Konwencja stambulska, jej główną ideą miała być walka z przemocą. Walka z przemocą względem kobiet. Czy dzisiaj ta idea jest spełniana w tej konwencji, pani senator? Ja myślę, że jest to bardziej taka konwencja ideologiczna, pani redaktor, taka, która oprócz tych wątków przemocowych zawiera też wiele takich treści genderowych, dotyczących płci, zmiany płci, dotyczące tożsamości płciowej człowieka, ale też takiej tradycyjnej roli kobiety, mężczyzny w życiu, tych tradycji, które no jakby wynikają też z biologii, z i wielu wieków jakby naszej kultury. Taki pewien podział ról, który ma miejsce, który jest warunkowany biologią, a z którym chcą walczyć ci, którzy tak bardzo przy tej konwencji stambulskiej obstają. Ja tylko przypomnę, że w prawie polskim prawa kobiet są bardzo dobrze chronione i wystarczy je egzekwować. I to przecież ma miejsce. Jeżeli chcemy walczyć z przemocą, to możemy walczyć skutecznie z przemocą i walczymy skutecznie z przemocą wobec kobiet na mocy prawa polskiego, prawa krajowego. Tutaj nam naprawdę niczego nie brakuje. Nie potrzeba nam konwencji stambulskich, żeby eliminować takie właśnie zjawiska. Ale przypomnę też, że według badań i to prowadzonych w całej Europie, a więc to są dane pochodzące ze źródeł zagranicznych, europejskich. Polska jest krajem, w którym tej przemocy wobec kobiet jest najmniej w Europie. Pierwsze miejsce chyba mają kraje skandynawskie, chociażby Dania, a Polska jest na szarym końcu i z tego należy się cieszyć, więc prawa kobiet są przestrzegane. Jeżeli oczywiście mamy do czynienia z przemocą wobec kobiet, ale jest to zjawisko nie takie szerokie, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej. I tu trzeba podkreślić, że no, myślę, że to kulturowe ma uwarunkowanie w Polsce, ale też skuteczność prawa, jego egzekwowanie. I to jest przede wszystkim ten podstawowy warunek, na mocy którego polskie kobiety mogą się czuć bezpiecznie. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że konwencja ta nie została podpisana albo nie została ratyfikowana przez takie kraje jak właśnie Słowacja, Litwa, Łotwa, Węgry, Wielka Brytania, Czechy czy też Liechtenstein. Czyli były kraje, które zdecydowanie wcześniej już powiedziały nie, ta konwencja nie będzie dokumentem, który będzie bronił właśnie tych praw kobiet, bronił rodzinę przede wszystkim, tylko może być jakimś zagrożeniem. I dzisiaj również w środowisku Zjednoczonej Prawicy pojawiają się takie komentarze, że ta konwencja może być zagrożeniem między innymi również dla konstytucji, dla konstytucyjnych wartości. I jakim zagrożeniem ta konwencja stambulska może być, pani senator? No właśnie, pani redaktor, to co powiedziałam wcześniej, to jest ta promocja tych treści genderowych, to jest to zacieranie różnicy pomiędzy płcią biologiczną, to jest też ten postulat uznania płci jako zjawiska społecznego, że człowiek, właściwie no, do tego dążą te środowiska lewicowe, tak, ci, którzy propagują tą rewolucję kulturową, że człowiek wybiera sobie płeć po urodzeniu, tak, czyli wtedy, kiedy jest
już jakiś świadomy, tak, a więc nie jest płeć sprawą biologiczną. I to są właśnie te treści, które w tej konwencji mają miejsce i tak naprawdę to, co dotyczy praw kobiet i przemocy wobec kobiet, to jest tylko część tej konwencji, ale duża część odnosi się właśnie do tej ideologii genderowej, więc to jest to zagrożenie. No także ta rola małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, ta szczególna ochrona małżeństwa i rodziny, w której jest ojciec, matka i są dzieci, tak? No my to mamy zapisane w konstytucji. I to też może być w sprzeczności z konwencja stambulska w swoich zapisach, może być właśnie w tych treściach w sprzeczności z polską konstytucją. No stąd też jest to dokument, który budzi wiele wątpliwości, no nie tylko w Polsce, też w innych krajach europejskich, o czym pani redaktor mówiła. Wiele krajów tej konwencji po prostu nie przyjęło. Niektóre, które przyjęły, się z niej wycofują, bo ten nacisk środowisk lewicowych jest bardzo duży i te treści, które są w tej konwencji, które nie dotyczą przemocy wobec kobiet, ale właśnie tych spraw genderowych, czy też tej szczególnej promocji środowisk LGBT, no one zaczynają wysuwać się na plan pierwszy. Pani senator, pani wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka mówi o tym, że kobiety powinny znowu wyjść na ulicę. Czy to będzie dobra droga do tej dyskusji, o dyskusji na temat konwencji stambulskiej, że jest ona potrzebna, bądź też może doprecyzowanie tej konwencji? Mówił przed chwilą redaktor Tomasz Sakiewicz. I ja tak się zastanawiam, czy to wyjście na ulicę będzie krokiem w stronę dyskusji. Czy nie będzie jeszcze tak naprawdę dolaniem oliwy do ognia, czy też zaognieniem sytuacji i takim nie spowoduje to również wzrostu tych negatywnych emocji? Wyprowadzenie ludzi na ulicę będzie miało kontekst polityczny, a nie będzie służyło żadnej dyskusji o konwencji stambulskiej, ani żadnemu rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy wobec kobiet. To jest kolejna próba wyprowadzenia ludzi na ulicę opozycji, która przegrała po raz siódmy wybory i szuka pomysłu na siebie. No i to jest zły pomysł, bo nie wolno grać z prawami kobiet. Trzeba się poważnie pochylić nad problemami, a nie grać na emocjach. My pamiętamy już, jak wyprowadzane były kobiety na ulicę przy okazji rozmowy o ustawie aborcyjnej i o tych zapisach dotyczących aborcji. Więc teraz jest podobna próba, tak, grania na emocjach, wmawiania kobietom, że ich prawa są zagrożone, że jeżeli konwencja zostanie, jeżeli Polska wycofa się z konwencji stambulskiej, no to Polki będą mogły być bezkarnie bite czy też szykanowane, co jest nieprawdą, bo prawo krajowe broni każdą z nas przed przemocą. To ja jeszcze tylko dopytam pani poseł, ponieważ przed wyborami prezydenckimi tak naprawdę mieliśmy również, no, tak mówimy potocznie, ustawę antyprzemocową, która również bardzo poważnie może traktować oprawców kobiet, oprawców rodzin. Czy takie dokumenty, które się pojawiają w Polsce, nie są takim dodatkowym zapewnieniem, daniem poczucia bezpieczeństwa kobietom i rodzinom i dzieciom? Ja myślę, że są. No, tak jak powiedziałam, prawo krajowe chroni kobiety. Ważne jest, żeby egzekwować to prawo. Ważne jest też, żeby po prostu, jeżeli jest taka sytuacja, że wobec kobiety, wobec dzieci mężczyzna dopuszcza się wykroczeń, maltretuje je, bije, to żeby po prostu bezwzględnie policja interweniowała, żeby bezwzględnie sądy się nad tą sprawą pochylały, żeby była też tutaj nieunikniona kara. Po prostu egzekwowanie prawa. To wystarczy. To prawo w Polsce mamy. To prawo jest bardzo szczegółowe. To prawo, kiedy jest przestrzegane, to chroni kobiety przed przemocą. Wszelkie inne dokumenty oczywiście mogą być tutaj takim wsparciem też, tak? Ale one muszą rzeczywiście odnosić się do meritum sprawy. Jeżeli w takim dokumencie, który ma być dokumentem poświęconym walce z przemocą z kobietami, są też treści, które dotyczą właśnie promocji tej ideologii gender, no to tutaj, drodzy państwo, widzimy, że jest to takie pewnego rodzaju podstęp zastosowany po to, żeby wprowadzić do obiegu prawnego jakieś nowe treści, które tak
tak jak powiedziała pani redaktor, mogą być nawet sprzeczne z polską konstytucją. Więc trzeba się po prostu tym dokumentom bardzo dokładnie przyglądać. Ja pani senator, a propos tego przyglądania się, to jeszcze chciałabym zacytować oświadczenie słowa sekretarz Generalnej Rady Europy Marii Pęczowicz-Burić. I uwaga, zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, że Polska powinna wycofać się z konwencji stambulskiej, są alarmujące. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub nieporozumień dotyczących konwencji jesteśmy gotowi wyjaśnić je w konstruktywnym dialogu. Czy pani widzi szansę takiej rozmowy, takich spotkań i takiego dialogu? No, zawsze warto się spotykać i rozmawiać. Jeżeli tu pani przewodnicząca ma jakieś wątpliwości, no to na pewno warto się spotkać i powiedzieć, dlaczego my też mamy wątpliwości, dlaczego ta konwencja stambulska budzi w nas też sprzeciw, tak, w wielu ludziach w Polsce, w wielu osobach i też politykach, dlaczego zastanawiamy się nad jej wypowiedzeniem. Warto to przedstawić, takie treści, ale czy pani przewodnicząca zechce je przyjąć, no tego nie wiem, dlatego że my widzimy to stosowanie podwójnych standardów w Europie, w Radzie Europy, w Unii Europejskiej. Przecież tego doświadczamy na co dzień przy innych sprawach, chociażby przy reformie wymiaru sprawiedliwości, czy przy każdej innej dotyczącej ochrony środowiska na pewno. Co wolno jednym krajom, tego nie wolno Polsce. Więc nam się te różne gremia europejskie przyglądają ze szczególną uwagą i my nawet nie zdążymy czegoś zrobić. Dopiero coś pojawia się, jakiś pomysł pojawia się jako taka inicjatywa, dopiero u samych podstaw, kiedy jest to dyskutowane i my sami jeszcze nie wiemy do końca, czy daną inicjatywę przekujemy w prawo i przeprowadzimy cały proces legislacyjny, to już te gremia europejskie wzburzone, a raczej podburzone przez naszą opozycję, szukającą każdego tylko pretekstu do tego, żeby uderzyć w Polskę, to szanowni państwo, my widzimy, że jest taka jakby nadgorliwość w tych reakcjach. I tutaj też widzimy taką nadgorliwość w reakcjach. Jeszcze nic się nie stało. My dopiero dyskutujemy o tym, czy tę konwencję stambulską wypowiedzieć, a już tutaj różne osobistości ze świata polityki unijnej, europejskiej już się odzywają i już tutaj nas starają się karcić. Pani senator, mówi się czasami, że o ludziach nudnych się nie dyskutuje, więc o państw rozmawiają o członkach Zjednoczonej Prawicy, więc jesteście obiektem zainteresowań może. To dlatego tak trzeba traktować, już tak śmiechem, żartem mówiąc. Może tak, pani redaktor. No może tak, ale chcielibyśmy, żeby po prostu traktować Polskę poważnie, nie stosować podwójnych standardów, traktować Polskę tak jak każdy inny kraj europejski, który w tych treściach pozatraktatowych ma prawo podejmować suwerennie decyzje. Pani senator, jeszcze jedna ważna informacja. 9 września kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest nim jeszcze Adam Bodnar, natomiast senator, już marszałek Senatu, pan profesor Grodzki, zapowiada, że będzie bacznie się przyglądał wyborowi kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kto powinien być na tym miejscu? Kto powinien sprawować tę funkcję? Czy widzi pani tutaj już jakieś nazwiska? Nie chcę mówić o nazwiskach, pani redaktor, jest jeszcze za wcześnie. Do 9 września jeszcze jest trochę czasu. Na pewno będziemy zgłaszać swojego kandydata, dobrego kandydata, kogoś, kto będzie bezstronnym rzecznikiem, kto będzie stawał w obronie rzeczywiście osób skrzywdzonych, kto będzie kierował się taką właśnie bezstronnością w swoich decyzjach i w swoich działaniach. Czego nie widzimy niestety u pana rzecznika Bodnara. Widzimy, że potrafi być stronniczy. Widzimy, że niektóre środowiska mogą liczyć bardzo na jego wsparcie. Inne są jakby pomijane. Więc no, chcielibyśmy, żeby to stanowisko pełnił ktoś, kto rzeczywiście będzie się ujmował za ludźmi potrzebującymi, takimi, których dotknęła jakaś krzywda, którzy rzeczywiście takiej pomocy potrzebują. Ja nie przypominam sobie, żeby chociażby pan rzecznik Bodnar stawał w obronie ludzi, którzy wyrzucani byli w Warszawie z kamienic, tak, którzy byli pozbawiani prawa do mieszkania, którzy trafiali na ulicę.
i to w sposób nieraz bardzo brutalny. I w wielu innych przypadkach pan rzecznik Bodnar nie zabierał głosu, więc każda inna osoba na tym stanowisku będzie lepsza naszym zdaniem i czekamy spokojnie. Mam nadzieję, że do 9 września uda nam się wypracować taki kompromis, żeby nowego przedstawiciela tego ważnego organu, nowego rzecznika można było wybrać przy udziale Sejmu, ale też za zgodą Senatu, bo wiemy, że ta zgoda jest tutaj niezbędna, więc że wybierzemy taką osobę, która znajdzie poparcie większości sceny politycznej i będzie rzeczywiście dobrze tę funkcję sprawowała na następnych 5 lat. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za ten komentarz. Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości, była państwa i moim gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, życzę dobrego redaktor. Dnia. A już, dziękuję, do widzenia. A już za chwilę, skoro mamy wakacje, to będziemy rozmawiać o wakacjach. W Polsce wakacje oczywiście są wspaniałe, ale my również tęsknimy za zwiedzaniem świata. No i porozmawiamy o tym, czy do Włoch możemy już polecieć, dziękuję. Czy warto spełnić. Dziękuję pani senator bardzo. Dziękuję, do widzenia pani senator. No i będziemy właśnie rozmawiać o tym, czy Włochy to jest dobry wybór. Wciąż mamy jeszcze pandemię koronawirusa, wciąż jeszcze COVID-19 niestety jest w naszej rzeczywistości, ale czy jest tak straszny we Włoszech? O tym już za chwilę z Anną Kłosowską, dziennikarką, pisarką. Do zobaczenia.